Jakub, rozmawiałem tu chwilę temu z Zuzią. Ona jeszcze nie wyjechała, aczkolwiek szykuje się do wyjazdu na Mistrzostwa Świata. Rozumiem, że będziesz jej mocno kibicował i zapewne też w przyszłości masz taki cel, by na tego typu turniej pojechać, być może wspólnie, razem, gdzieś tam się dopingować, walczyć nawzajem w tego typu zawodach. No, zgadza się. No dobra, to opowiedz może Jakub nam o tych początkach. Jak to się stało, że po prostu dałeś się namówić? Kto to zrobił? Czy to było takie, wiesz, naturalne, w tym sensie, że nie wiem, wyszedłeś na ring i od razu czułeś się tam dobrze, czy musiałeś się długo do tego przekonywać? Musiałem się długo do tego przygotowywać. Zaczęło się to, tata na to zapoczątkował. Zaczęło się od tego, że jak byliśmy młodsi, to z Zuzą sparowaliśmy. Znaczy tak, no, bawiliśmy się po prostu tym. No okej. Okay. Zuzia jest twoją siostrą, bliźniaczą siostrą, dobrze pamiętam. Też trenujecie dokładnie tyle samo czasu, trenujecie razem, macie jednego trenera, cały czas jesteście razem. Teraz wyjeżdża twoja siostra na mistrzostwa. Nie będziesz tęsknił? Myślę, że nie, musi przywieźć złoto i no, po prostu przywieźć złoto i, nie, i no i gratuluję, znaczy... Chciałbyś jej potem na sam koniec pogratulować z udanego występu i z sukcesu, cieszyć się razem z siostrą, prawda? Zgadza się. No dobra, Jakub, a powiedz w takim razie, trenujesz, walczysz, to też jesteś w wieku kadeta, prawda? Walczysz w kategorii do 46 kg. Opowiedz o swoich największych sukcesach, o tych najtrudniejszych walkach. No to najcięższe walki to chyba były na Mistrzostwach Polski, gdzie nie można powiedzieć oszukali. No po prostu uważam, że wygrałem tą walkę. No i największe osiągnięcia to były dwa srebrne medale na Mistrzostwach Świętokrzyskich. No i... No, no nie aż tylko tyle, bo to jest chyba tylko aż tylko tyle. No nie wiem, trudno mi ocenić. Powiedz, jakie masz marzenia i co chciałbyś w najbliższym czasie poprawić, żeby tych wyników sportowych było trochę więcej? No na pewno pod koniec listopada jest Puchar Polski, z którego chciałbym na pewno przywieźć złoto. No i później Mistrzostwa Polski. Mistrzostwa Polski, które będą się odbywać? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie jesteś pewien. A powiedz mi, tu w Wałbrzychu 2 grudnia będzie taka barburkowa gala. Będziemy mieli okazję też transmitować to na żywo na kanale Sportowy Wałbrzych. Zamierzasz wystartować? No zgadzaj się. Jaki masz cel na tamten pojedynek? Bo zapewne będzie dużo ciekawych walk. Twoja możliwe, że też zostanie przez kibiców zapamiętana. No na pewno złoto. I widzicie, to jest właśnie najlepsze podejście do tematu. Cały czas po złoto. Jakub tutaj dopinguje siostrę, Jakub trzyma za nią mocno kciuki. No a ja cały czas czekam, aż będziesz mógł pojechać razem z siostrą na tego typu imprezę, która właśnie czeka ją za niedługo. No ja też czekam. Nie mogę się doczekać, aż pojedziemy gdzieś na kadrę, na jakieś zgrupowanie. No i tego ci życzę, Jakub Gołębieski, dzisiaj tutaj z nami w studiu, a niedługo zobaczymy się na ringu. Powodzenia. Dziękuję.